Dzisiaj postaram się wam opowiedzieć o mojej ostatniej wyprawie i ponoć ona ma coś wspólnego z odwagą i jakoś postaram się to w skrócie opowiedzieć. No, może zacznę od tego, że powiem, czym tak naprawdę się zajmuję. Od, nie wiem, bardzo młodego wieku uprawiam sport czynnie, jeżdżę na nartach, uprawiałem taką mało znaną dyscyplinę zwaną ski alpinizmem i startowałem w zawodach 8 lat i z mniejszymi lub większymi sukcesami. Później to przerodziło się właśnie w narciarstwo w wysokich górach i tak naprawdę zawsze marzyłem o tym, żeby jeździć w Himalajach na nartach. Przed tą wyprawą na Shisha Pangme byłem dwukrotnie na wyprawach, które były organizowane przez Polski Związek Alpinizmu i używałem tam nart. Po tych wyprawach, po doświadczeniach, które stamtąd wyciągnąłem, stwierdziłem, że nie czuję się jakby w takich himalajskich wyprawach swobodnie i po prostu chcę to robić troszeczkę w innym wymiarze. I stwierdziłem, że muszę po prostu pójść własną drogą i zorganizowałem właśnie wyprawę na Shisha Pangme, pierwszą polską narciarską wyprawę. I tak to właśnie się zaczęło. Co by tu wam powiedzieć jeszcze? Nie wiem, na pewno pokazuje to też, że można spełniać marzenia, tylko trzeba po prostu nad nimi pracować i trzeba włożyć dużo energii w to wszystko i po prostu marzenia same się nie spełniają. Ja mam 25 lat i też wydawało mi się, że to jest nierealne, ale okazało się, że ta wyprawa została zorganizowana w 3 tygodnie, więc pokazuje to, że można, tylko trzeba po prostu chcieć i działać. Jeżeli chodzi o samą wyprawę, to celem tej wyprawy było jak najszybsze wejście na 8-tysięcznik w jak najkrótszym czasie, bo robiliśmy to w stylu sportowym bardziej. To nie było klasyczne wspinanie, co jeden obóz. Założyliśmy w trakcie wyprawy dwa obozy. I tutaj akurat na zdjęciach jest sam dojazd do Tybetu, aklimatyzacja gdzieś w jakichś dolnych, niższych partiach gór. Możesz korzystać. Nie słychać mnie, tak? Dobra, to tutaj opowiadam. Dobra, to zacząć od nowa, czy słyszeliście cokolwiek? Chyba słyszeliście, dobra. Tutaj na zdjęciach widać, tutaj widać właśnie Tybet i strasznie się cieszę, bo udało się tą wyprawę połączyć z podróżowaniem i z poznawaniem nowych kultur. A to jest niesamowite. Tak naprawdę Tybet jest nieustannie niszczony przez Chińczyków i to jest taki ostatni moment, żeby zobaczyć tam to wszystko i zobaczyć ten klimat, który jest w Tybecie. Więc z tego się strasznie cieszę. Jeżeli chodzi o samą wyprawę, to trwała ona 5 tygodni. Była troszeczkę szybsza niż klasyczne wyprawy. Dojechaliśmy do bazy po jakichś 10 dniach podróży. Zaczęliśmy szybko działać. Po 6 dniach byliśmy zupełnie zaklimatyzowani. Niestety miałem nieprzyjemną przygodę w trakcie wyprawy, bo wybiłem bark w trakcie podejścia. I no, to był taki moment, gdzie tak naprawdę cała wyprawa zawisnęła na włosku. I po prostu musiałem ten bark nastawić. Na szczęście się wszystko udało i mogłem kontynuować ją dalej i po prostu przystąpić do ataku szczytowego. Może opowiem o samym ataku, bo taki atak to tak naprawdę jest kluczowa rzecz w takiej wyprawie. Jeżeli chodzi o atak, to robiliśmy to szybciej niż zwykle. Wyruszyliśmy z bazy do obozu drugiego bezpośrednio. Tam po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy na szczyt. Niestety w trakcie wyprawy w
trakcie ataku pogoda nagle się zepsuła, wszyscy po prostu spanikowali i wycofali się po prostu z tego ataku szczytowego. Na początku było dla mnie jakby dużym zaskoczeniem to, że wycofali się moi partnerzy. Darek Załuski, świetny himalajsta, między innymi gość, który był na K2 dwa lata temu. Później mój brat, który też jest świetnym wspinaczem i ratownikiem, przewodnikiem. I no to był taki moment, że tak, no, zastanawiałem się bardzo, czy kontynuować dalej wspinanie, wejście w ogóle, czy to ma sens, czy warto, ale po prostu stwierdziłem, że no po prostu dobrze się czuję i będę po prostu kontrolował pogodę, obserwował wszystko. I oni się wycofali ze względu na pogodę, tak? Na pogodę. Oni się wycofali ze względu na stan po prostu zdrowia i jakby nie mieli po prostu siły za dużo, więc... Jakoś po prostu, tam jest tak, że na takich wysokościach, że trzeba mieć dobry dzień, jeżeli jest się przeziębionym lub po prostu się słabiej ktoś czuje w danym dniu, to, no to ma duży wpływ na poruszanie się i ono po prostu, tempo jest bardzo, bardzo wolne. Więc tak, no sam tutaj jeszcze jesteśmy na zdjęciach przy dojeździe, nie dojechaliśmy do bazy, a ja już mówię o finale, ale może to nie jest takie istotne. Dobra, to kontynuując. No to był na pewno, to były takie momenty, gdzie jakby wahałem się, czy warto to robić, ale no zjazd 8-tysięcznika był moim dużym marzeniem i chciałem po prostu to zrobić. Próbowałem wcześniej dwukrotnie i zawsze coś stawało na przeszkodzie. I stwierdziłem, że do 3 razy sztuka i że po prostu tak łatwo nie odpuszczę. Na szczęście bardzo dobrze się czułem. Pogoda nie była jakaś super, ale przez to tam na takich wysokościach nadmiar energii jest na wagę złota i można jakby sobie na więcej pozwolić, mając tą energię. To była niesamowita przygoda, bo byłem tam sam, była ta góra i jakby to było duże wyzwanie. I też świetną sprawą jest właśnie spędzanie na szczycie czasu takiego samemu sobie. Nie, że jest kolejka i wszyscy tam robią zdjęcia, na przykład jak na Kasprowej wierchu. Tylko to jest bardziej takie prywatne jakby doświadczenie i osobiste. Jeżeli chodzi o sam zjazd, no tak naprawdę po wejściu na szczyt i po krótkiej przerwie nastąpił długo wyczekiwany moment i w końcu zapiąłem narty i mogłem po prostu zjechać na dół. Sam zjazd trwał godzinę 20 minut i no nie, to też pokazuje niesamowicie, jaką bardzo dużą siłę mają narty właśnie w takich górach, bo zazwyczaj wspinacze schodzą 3 dni lub 4 nawet. Jeden wspinacz, który właśnie tam był, który atakował szczyt, wychodził do góry 4 dni i również 4 dni z niego schodził, więc jakby to pokazuje, że to ma sens i przez same narty można czerpać z tego dużo więcej przyjemności, a to jest najważniejsze tak naprawdę w sporcie, bo ja mam takie podejście, że po prostu lubię się tym bawić i przede wszystkim muszę czerpać z tego przyjemność, bo no, tylko i wyłącznie sport ma w takim wymiarze dla mnie sens. Taką zgodę, żeby zjechać na nartach? Zgodę. Na pewno w Tybecie jeszcze czegoś takiego nie ma. W Nepalu trzeba mieć pozwolenie w ogóle, żeby używać nartami, żeby można było zjeżdżać z 8-tysięcznika na nartach, co jest też jakimś absurdem. Bo tak naprawdę za takie wyprawy narciarskie trzeba po prostu więcej zapłacić, a nie widzę zupełnie w tym sensu, ale no tak niestety jest. Więc na pewno fajną sprawą było to, jak już byłem pod szczytem i miałem taką świadomość, że no jakieś 1,5 godziny temu byłem na szczycie i to jest niesamowite, jak to wszystko szybko działa, bo samo wspinanie z bazy trwało 26,5 godziny, więc troszeczkę długo. A tutaj po chwili po prostu jest się na dole. Samo zjeżdżanie jest o tyle przyjemne, bo po prostu czym szybciej przemieszczamy się na dół, tym lepiej się czujemy i mamy więcej energii, więc jakby to jest super, że z biegiem czasu
po prostu się wzmacniamy, nie słabniemy, bo zazwyczaj jak uprawiamy jakiś sport, to czym dłużej coś robimy, to się gorzej czujemy. Jesteśmy zmęczeni, a tutaj po prostu przybywa nam energii, to jest super. Także tak, no, udało się i tak naprawdę strasznie się z tego cieszyłem, bo też ta wyprawa była troszeczkę inaczej zorganizowana niż te pozostałe. Chodziło mi też o to, żeby zrobić z tego jakieś wydarzenie, żeby pokazać im Malaj z innej strony, bo wydaje mi się, że te poprzednie wyprawy i projekty były bardzo takie, nie wiem, przekazywane w taki sposób, że Himalajs to jest jakiś taki ciężki sport i tylko dla wyselekcjonowanej grupy osób, a tak naprawdę każdy może, tylko po prostu trzeba się do tego dobrze przygotować i każdy może to robić i to jest jak najbardziej dla wszystkich. Trzeba po prostu się troszeczkę ruszać. A jakąś trasę zjazdową w jakiś specjalny sposób wybraliście? Jeśli chodzi o trasę zjazdową, o sam zjazd, to zawsze w takich wysokich górach podchodzimy tą samą linią, którą później zjeżdżamy, bo to jest bardzo istotne, bo jesteśmy świadomi potencjalnych zagrożeń w trakcie zjazdu, a to są duże góry i czasem są jakieś niespodzianki, więc no tak, to trasa jest zaplanowana, to nie jest tak, że wychodzimy na szczyt i zjeżdżamy zupełnie inną linią, bo to by było po prostu niebezpieczne. Tak nie było. Tak było bezpieczne. Też co było większą motywacją, czy to, że się wyjdzie na szczyt, czy sam zjazd? Myślę, że dla mnie, jeżeli chodzi o zdobywanie szczytów, na pewno lubię to robić, ale to tak naprawdę jest drugorzędna sprawa, bo dla mnie najważniejszy jest zjazd, jakby to jest mój cel. To nie jest tak, że wychodzę do góry. I może przez to jest bezpieczniejsze, bo chcę się znaleźć na dole, bo zjeżdżam. A himalaiści na przykład chcą wyjść na szczyt i to jest główny cel. Także może to jest zdrowsze. Także na pewno zjazd, bo z tego czerpię najwięcej przyjemności i myślę, że kontynuując mój projekt, bo to tak naprawdę o tym nie powiedziałem, to jest pierwsza część mojego projektu Sond Leones, który zakłada zjazdy z najwyższych gór świata. I to była pierwsza część tego projektu, więc na pewno swoją przyszłość, jeżeli chodzi o wysokie góry, wiąże z narciarstwem jak najbardziej i czuję się tylko dobrze w takiej roli. Może macie tutaj jakieś pytania, bo troszeczkę nam zostało czasu. Widzę, że zdjęcia jeszcze nie doleciały do działania górskiego. A jak się przygotowywałeś? Jak się przygotowywałem? No niestety przed tą wyprawą miałem dość mało czasu, bo jak wcześniej mówiłem, były organizowane 3 tygodnie, więc głównie rozmawiałem przez telefon, piłem kawę i jeździłem do Warszawy. Ale oczywiście to nie jest tak, że zupełnie nie byłem przygotowany, bo jeżeli chodzi o góry, to tak naprawdę to jest owoc jakichś wieloletnich treningów, to jest baza też doświadczeń i jakby ja mnóstwo czasu poświęciłem właśnie trenując, całą młodość tak naprawdę. I to jest tak, że po prostu ma się jakąś bazę wyjściową i można sobie pozwolić na różne rzeczy i nawet jeżeli przed samym wydarzeniem się strasznie dużo nie trenuje. Także tak. Czego się najbardziej bałeś? Czy się bałem? Na pewno dla mnie najcięższą sprawą to była organizacja samej wyprawy, bo samo działanie już dla mnie jest jak najbardziej naturalne i w tym się dobrze czuję, bo po prostu całe życie to robię, więc jakby to nie stanowi dla mnie dużego problemu. Sama organizacja była nową rzeczą i dużo rzeczy musiałem się nauczyć, dużo było stresu związanego z tym wydarzeniem. Na pewno też zestresowałem się w trakcie, tuż po wybiciu tego barku nieszczęsnego, bo to tak naprawdę oznaczało w większości ludzi koniec wyprawy i to było bardzo niebezpieczne, bo niestety jak miałem też świadomość, że musiałbym schodzić z tą wybitą ręką 40 km, później jechać 200 km do szpitala samochodem, którego zresztą nie mieliśmy. Stwierdziłem, że to by chyba nie było za przyjemne. No i to było, to były takie sytuacje. Nie wiem, czy mają Państwo jakieś pytania może? Tak, to wiadomo, jakbyś poszedł do sklepu, bo
No i to całe życie. Natomiast kiedy pierwszy raz weszedłeś na 8000? Na 8000. Ja byłem przed tą wyprawą dwukrotnie na wyprawach. I niestety tam z powodów pogody, też jakichś wypadków, przerywałem ataki szczytowe i najwyżej doszedłem do 8000 na Loca. I to był mój pierwszy 8000, więc tak. 16 lat, tak? Nie, to ja zacząłem moją przygodę z himalaizmem i z wyjazdami w takie wysokie góry 2,5 roku temu, więc to też nie jest jakoś strasznie dawno. Ale też, jeżeli chodzi o góry i o Himalaje, to tak naprawdę to nie jest tak, że jakby te góry są zupełnie inne, czy... No to wszystko tak samo działa, te góry, góry są zawsze górami i to doświadczenie w niższych górach, Alpach, Kaukazie, Tatrach nawet bardzo procentuje i można to bardzo przekładać jakby na dużą. Tam te góry są większe, a zagrożenia są identyczne. Tylko trzeba po prostu oceniać dobrze warunki i unikać jakichś potencjalnych zagrożeń. Czy myślałem? Na pewno cieszyłem się, że już jadę w dół, bo tam nie było za przyjemnie, strasznie wiało i pogoda była bardzo zmienna i stwierdziłem, że po prostu trzeba stąd uciekać. Ale czy miałem jakieś rozkwiny? Na pewno to było też niesamowite, bo ta pogoda była na tyle zmienna, że te chmury się przewijały, przelewały przez szczyt. Przechodziły mgły niesamowite. Jakby, no... To było na pewno to była super przygoda i która zostaje gdzieś tam w głowie. Jeżeli chodzi o sam zjazd, zapiąłem narty i jak już ruszyłem i okazało się, że śnieg jest na tyle dobry, żeby można było jakoś z minimalnym zagrożeniem i po prostu z przyjemnością zjechać na dół, to już wszystko było dobrze. Już się czułem, jakbym był na dole po prostu. Tuż przed szczytem jakieś 100 metrów przyszło nagłe załamanie pogody i przez 30 minut siedziałem na takiej skale malutkiej i nic nie było widać zupełnie i przez 30 minut spadło około 30 cm śniegu. No i wtedy tak naprawdę się zastanawiałem, czy w ogóle... No już po prostu chciałem to przeczekać i po jakimś czasie nawet dopuszczałem takie myśli do głowy, że po prostu zawrócę. Ale na szczęście jakoś się przejaśniło i kontynuowałem dalsze wchodzenie. Niestety tego śniegu też było bardzo dużo i miejscami po prostu zapadałem się powyżej pasa zdecydowanie i to na pewno nie było łatwe. Bo szczyt był bardzo blisko, bo to było 100 metrów przewyższenia, ale no, momentami się w ogóle nie przemieszczałem do przodu, tylko przebiegałem nogami i stałem w miejscu, po prostu się topiłem w śniegu. Miałeś jakąś łączność z bazą swoją? Tak, byliśmy wyposażeni w radia, więc cały czas byliśmy w kontakcie i nawet sobie żartowaliśmy w międzyczasie. Także tutaj już jest po ataku szczytowym chyba. Tok nawet. Techniczne pytanie, bo widać, że raczej masz sprzęt skiturowy najczęściej, czy deski alpinizmu, na przykład w butach narciarskich, bo one są jednak, nie są tak docieplane jak skorupy, czy jak buty takie ekspedycyjne. Nie było zimno ci w stopy w butach narciarskich, czy jakoś specjalnie, nie wiem, miałeś jakieś wkładki podgrzewające, coś do stóp, jeśli chodzi o stopy? Jeśli chodzi o stopy i o sprzęt, to na pewno ten sprzęt jest zdecydowanie chłodniejszy. Ja miałem takie buty, które są lekkie i też przy okazji cienkie. Zabezpieczeniem dla mnie były wkładki podgrzewane, które są na baterię i one bardzo dobrze grzeją. Tutaj jest taka śmieszna sytuacja, bo bałem się o te buty, że one będą po prostu za chłodne i pod koniec ataku szczytowego odpaliłem na full właśnie baterie i te wkładki.
I okazało się później po powrocie, że oparzyłem sobie, mam bąbel taki duży pod palcem i oparzyłem sobie dużego palca. Także też pokazuje, że no w dzisiejszych czasach jakby są bardzo duże możliwości. No i nie wiedziałem, że można sobie na 8 tysiącach oparzyć coś. Tutaj troszeczkę dygresja, bo zazwyczaj to się coś odmraża. Także no wszystko zdał egzamin i po prostu ten sprzęt był wystarczający jak najbardziej. Na pewno trzeba uważać, bo jeżeli chodzi o jakieś wypadki, jakieś dziwne momenty, to ten sprzęt jednak nie chroni nas przed niskimi temperaturami, ale zadziałało. Więc. Ja nie. Na jakich nartach? Na pewno musiałem, jeżeli chodzi o dobór sprzętu, wybrać jakiś kompromis między wagą, trwałością, a długością i szerokością. Najchętniej to bym chciał jakieś dwumetrowe narty, takie szerokie, ale niestety one są strasznie ciężkie. A jeżeli chodzi o wagę, są dużo lżejsze modele nart i dużo lżejszy sprzęt od tego, ale tutaj nie mogłem sobie pozwolić na ryzyko i ten sprzęt musiał być po prostu solidny, nie mógł mnie zawieść. Bo to by było dość niebezpieczne, jakby takie narty się połamały na przykład tam. I no to właśnie był taki kompromis, czyli to nie były jakieś najlżejsze narty, ani najszersze, po prostu jakieś wypośrodkowanie. I jeżeli chodzi o taliowanie, to nie jestem konstruktorem i jakoś nawet nigdy się nie przyglądałem tym nartom w sensie takim parametrów, a są spoko. Tak. A tutaj chyba już lecą jeszcze raz zdjęcia, tak? Nie wiem, czy mają Państwo jakieś pytania jeszcze może, czy... Celowo miałeś sam zjeżdżać, czy miały zjeżdżać 3 osoby, czy 4? Miały zjeżdżać. Celem, głównym celem tej wyprawy było to, żeby ja z bratem zjechał z tej góry. Na wyprawie był jeszcze fotograf i operator Darek Załowski. I głównie my z bratem używaliśmy tych nart i my mieliśmy zjechać z tej góry. Niestety brat słabiej się poczuł i no jakoś to nie zadziałało. I po prostu musiałem zrobić to sam. Musiałem, chciałem. To są większości zdjęcia Darka? To są zdjęcia Marcina głównie. Darek robił materiał filmowy i po prostu był taki podział roli. Myślę, że to jest też lepsze, bo każdy robił to, na czym się najlepiej zna, więc. Więc tak. Korona Ziemi. Na pewno już się dowiedziałem, że jadę w lutym do Japonii i to będzie tylko i wyłącznie jazda na nartach w głębokim puchu. Muszę sobie to jakoś odbić, bo tam niestety nie było tak strasznie dużo śniegu świeżego i tak przyjemnego. Też ten projekt chcę przeplatać właśnie z takimi wyprawami stricte narciarskimi i będę to... Rocznie będą dwie wyprawy. Jedna z nich będzie w Himalajach właśnie i to będą wysokie góry bardzo, najwyższe. A druga będzie po prostu bardziej narciarska i to będą wyprawy na inne kontynenty, po prostu Ameryka Południowa, Grenlandia, Alaska, więc takie mam plany. Tak perspektywycznie myśląc i już tak po prostu sięgając przód, to na pewno w 2015 roku chciałbym zorganizować wyprawę na Everest narciarską, taką pierwszą polską, która będzie miała ręce i nogi. I tak. Ale co, żeby zjechać z południowej przełęczy, czy z samego szczytu? Z południowej przełęczy zjeżdżałem będąc na lotce, więc jakby to nie stanowi zupełnie problemu. No, chodzi o zjazd ze szczytu i tak naprawdę jeżeli chodzi o sam zjazd, to nikt tego nie zrobił jeszcze bez tlenu, wchodząc bez tlenu i zjeżdżając, a myślę, że można to zrobić po prostu. Co tobą kieruje, bo podejmujesz bardzo duże ryzyko mimo wszystko. To jest duża frajda, ale wspinając się na ten szczyt, to graniczysz gdzieś tam z ryzykiem. Czy ryzyko zawsze... Tak. Daje ci adrenaliny na pewno, ale... Jeżeli chodzi o ryzyko, ja zawsze staram się minimalizować ryzyko i nigdy nie podejmuję jakichś pochopnych decyzji. Po prostu moja głowa się czuje dobrze z moim ciałem i
i po prostu znam swój organizm świetnie. Jakby to pozwala mi wyznaczać sobie wysokie cele. Nigdy nie robię więcej niż się czuję. I same cele, no na pewno mam tak, że tylko wysokie cele po prostu mobilizują mnie do działania i do, mam motywację po prostu do treningów, do robienia tego. Też na pewno jest jakiś dreszczyk, nie wiem, adrenaliny w tym wszystkim, ale nie jestem jakimś samobójcą, więc raczej staram się tym bawić, i cieszyć się z tego, a nie, po prostu jestem młodym człowiekiem, mam dużo do zrobienia i nie chcę po prostu zrobić sobie krzywdę, więc tak. A czego cię nauczyła ta wyprawa? Czy mnie nauczyła? Na pewno cieszę się, że była troszeczkę w innym wymiarze, bo było więcej radości w tym wszystkim i nauczyła. Na pewno, jeżeli chodzi o organizację, to bardzo dużo się nauczyłem. Samo działanie było podobne jak we wcześniejszych wydarzeniach. Po prostu to było super, że to było zupełnie niezależne, jakby nikt nade mną nie stał i nie mówił mi, co mam robić i w jaki sposób przede wszystkim. Także mogłem się skupić na tym po prostu, no, na samym narciarstwie, bo wcześniej to nie było do końca możliwe. I nauczyła. Utwierdziła mnie tylko w tym wszystkim, że te narty mają sens i jakby tylko w takim wymiarze chcę to robić, bo po prostu sami widzicie, było wesoło. Czy twój brat też ci będzie towarzyszył przy kolejnych wyprawach? Będzie próbował zdobywać? Czy będzie towarzyszył? Bo tym razem mu się nie udało. Ale który brat? Mam trzech. Czy mój brat będzie uczestniczył? Na pewno nie jestem do końca pewien tego, bo on spodziewa się dziecka teraz i ta wyprawa też była potrzebna. Chciałem po prostu go zabrać i chciałem to z nim zrobić, bo wiedziałem, że teraz przychodzą jakieś zmiany w jego życiu. Więc zobaczymy, czy po prostu będzie sobie mógł na to pozwolić i czy będzie chciał. I bo tak naprawdę priorytety się troszeczkę zmieniają i zobaczymy. Chciałbym bardzo, ale nie wiem, czy to będzie możliwe. Na pewno jest młodszy brat, który rośnie w siłę i myślę, że gdzieś ze mną pojedzie niebawem. Boże, bo ty jesteś, z tego co wiem, ty jesteś jednym z całkiem sporych grup rodzeństwa. Czy wy wszyscy jesteście tak, mówisz sobie, że no, robisz swoje, czy wy wszyscy w ramach tego robienia swoje robicie takie, nie wiem, 8-tysięczniki? Czy 8-tysięczniki? Na pewno, no ja mam bardzo dużą rodzinę, mam 7 sióstr i 3 braci, więc jest sporo. Ale każdy, tylko jeżeli chodzi o sport, to trójka się zajęła sportem, właśnie braci, a pozostałe, głównie dziewczyny, poszły w zupełnie innym kierunku artystycznym, jakimś, jakby rozwijają się w różnych dziedzinach i robią też fajne rzeczy i po prostu każdy z nas znalazł jakąś swoją przestrzeń, w której się realizuje i fajne jest to, że dla mnie, że głównie to są jakieś zupełnie inne rzeczy, aha. Że to są różne rzeczy, jakby uczymy się wiele od siebie i to nie jest tak, że jesteśmy rodziną sportowców i wszyscy trenują i nie wiem, rozmawiamy tylko o sporcie i o wszystkim po prostu związanym właśnie z tym tematem, tylko wszystko się dzieje tak szerzej. Nie wiem, czy ma ktoś jeszcze jakieś pytania, czy odpalamy filmik? Kwestia przypadku. Na pewno narciarstwo było bardzo ważne dla mnie. Pamiętam, jak byłem dzieciakiem i wychowywałem się na wsi, to w podstawówce, jak padał śnieg, jak byłem na przykład na lekcji, padał śnieg, to po prostu już mnie nosiło i uciekałem ze szkoły i chodziłem z kumplami na narty. I to było bardzo ważne. I zima i w ogóle samo narciarstwo dawało mi mnóstwo energii i motywacji do działania. Później do samego sportu, do skialpinizmu wciągnął mnie mój starszy brat i przez niego zacząłem bawić się w sport. Później profesjonalnie przez chwilę. I no, mnóstwo czasu spędzałem na tych nartach. Poznałem góry, jeździłem w coraz wyższe góry. Jakby to mnie mega nakręcało i jakby świetnie się w tym czuję. Czy takie góry? Na pewno
Pamiętam, była taka wyprawa na K2 zimowa, polska, Netia K2. I właśnie oglądając tę wyprawę, stwierdziłem, że dlaczego oni tam nie jeżdżą na nartach, bo jest tam mnóstwo śniegu. I nawet sobie tak rozkminiałem już wtedy, że przecież można by tam jeździć na nartach. I później z czasem przyszły takie myśli i takie plany, że po prostu będę chciał kiedyś, wcześniej czy później się tym zająć. I no tak naprawdę stało się to bardzo wcześnie, bo nie planowałem tego przed 30 rokiem życia. Także tak, to. Nie wiem, mają Państwo jakieś pytania jeszcze? Ja byłem zawsze grzeczny, także mama mi ufa, ale na pewno. Mama się na pewno stresuje. I no to jest niefajne w sumie, bo jakby też się źle z tym czuję, no ale no nie jestem w stanie sobie zmienić w głowie wszystkiego i mieszkać na nizinach i chodzić do normalnej pracy i nie wiem, jakoś tak żyć normalnie. Lubię, jak coś się dzieje po prostu. Od bazy było więcej wspinania, czy dużo ci się udało na skiturach? Na skiturach. Na skiturach doszedłem do wysokości 7200 metrów i tak naprawdę wszystkie te 8000-niki, najłatwiejsze drogi na nich, klasyczne, są jak najbardziej narciarskie i tak naprawdę tam nie ma za dużo wspinania. Tam barierą jest wysokość i to, że po prostu ma się mniej energii, to jakby podnosi poprzeczkę i podnosi poziom, ale naprawdę można się tam poruszać dużo szybciej i bezpieczniej na nartach i to jest właśnie fajne. Ale tu muszę zauważyłem właśnie, że strasznie dużo dziewczyn tutaj jest. Może... A jestem nieśmiały i dlatego tak nie jestem w stanie opowiedzieć tu jakiejś historii strasznej. No, generalnie wywodzę się z bogatej rodziny, więc niestety musiałem szukać sponsorów i to na pewno nie było łatwe, ale no, naciągnąłem ich tą przygodę. Też to jest tak, że po prostu musiałem pracować na nazwisko i na to, co robię. To nie jest tak, że po prostu gość sobie wymyślił, a że jadę w Himalaję na narty, tylko po prostu to wszystko jakoś... No musiałem bardzo wiele lat pracować na to, żeby mieć takie możliwości, żeby ktoś uwierzył we mnie i uwierzył w to, że to ma sens i nie jestem po prostu jakimś psychopatą i że nie chcę sobie zrobić krzywdy, tylko mam faktycznie plan i chcę go zrealizować i jestem w stanie to zrobić przede wszystkim. Czy za mną? Tak naprawdę skończyłem troszeczkę ze sportem z powodów właśnie finansowych, bo ja miałem takie motywacje i zawsze dążyłem do tego, żeby ścigać się z najlepszymi, a w pewnym momencie okazało się, że może straciłem jakby wiarę w to, że to jest możliwe w Polsce, bo doszedłem tam do jakiegoś światowego poziomu, byłem nawet trzeci w połowie świata w generalnej klasyfikacji w tych młodszych kategoriach. Ale później przyszedł moment, że po prostu musiałem się też zająć pracą i innymi rzeczami. Też jest to, ja po prostu mieszkam w Zakopanem, wynajmuję mieszkanie, jest dużo jakichś rzeczy, które się dzieją wkoło. A takie profesjonalne trenowanie strasznie dużo kosztuje, a w Polsce na bazie związku to zupełnie nie funkcjonuje. No i to był duży problem i tak naprawdę to też nie było dla mnie łatwe, samo zrezygnowanie ze startów. I nie wiem, próbuję jeszcze coś robić, mam nadzieję, że jeszcze wrócę. Byłeś kiedyś w obliczu śmierci, jakaś latna cię przygotowała? Była. Cały czas jestem. Nie no, żartuję. Oczywiście bywały różne sytuacje i jak to w górach i w ogóle w życiu, często narażamy się na jakieś nieprzyjemności. Jeżeli chodzi o lawinę, to byłem też pod lawiną i to na pewno nie było przyjemne. I wtedy byłem bardzo młody, bo miałem zaledwie 18-19 lat. I
No na pewno to nie jest przyjemne doświadczenie, ale to nie ma co opowiadać o tym, bo trzeba po prostu patrzeć do przodu, nie w tył. Jakby. Można wyciągać wnioski, jakby to jest też baza doświadczenia na przyszłość, więc to... Słuchajcie, to... Dobra, to już nie zanudzam, bo już gadam i gadam, a w ogóle to nie ma sensu. Odpalimy na koniec filmik. Ja dziękuję Państwu za wysłuchanie mojej historii. Mam nadzieję, że Was jakoś strasznie nie zanudzałem i zapraszam na filmik, który był nakręcony właśnie... A to nie, ten filmik ma być... Jak to nie? To jest filmik z przygotowań. No nie wiem. No to dobra. To nie zobaczycie zjazdu w takim razie. Jak to? Może jeszcze się uda. No po to przyszliśmy. A to ja może... To... Zobaczy, bo on jest. Bo on jest na pamięci. Dobra, ja się nie znam na komputerach. Mamy jeszcze jeden filmik. Jeśli ktoś musi iść do pracy, spieszy się, także nie chcemy wytrzymywać, jeśli ktoś ma ochotę zostać, to jeszcze tak mamy. A to czekaj, to dajcie. Może wystopujcie ten. Andrzej, jak kije miałeś teleskopowe, czy A bambusowe nie. Nie miałem teleskopowe, bo takie są wygodniejsze, bo zawsze można je złożyć i można wyciągnąć ciekany. I w takich momentach, gdzie trzeba się troszeczkę wspinać, po prostu nie przeszkadzają. Tak, jest mnóstwo i z czego się bardzo cieszę, bo takie narciarstwo pozatrasowe się rozwija bardzo i coraz więcej młodych ludzi przede wszystkim jeździ poza trasą. To też jest fajne, bo jeżdżąc na jakieś wyjazdy, czy nawet na naszym Kasprowym, po prostu zawsze zbiera się bardzo duża ekipa. Niestety TPN nas ściga i zostajemy mnóstwo mandatów, ale to jest przyjemne, że po prostu młodzież ma energię i jakby... taką pasję, bo góry są niesamowite, dają mnóstwo możliwości i dla takiej młodzieży są świetne, bo po prostu też kształtują młodych ludzi, więc... Umieralność. Umieralność. Zależy w jakim. Jeżeli chodzi o narciarstwo takie ekstremalne, to na pewno to jest niebezpieczne i mnóstwo ludzi się łamie i tam sobie robi jakąś krzywdę. Zależy też od tego, na jakim poziomie to robią, bo zawodnicy, którzy robią to na wysokim poziomie, zawsze starają się wybierać sobie wysokie cele, czasem wysokie jakieś skały, z których skaczą i coraz dążą jakby do robienia coraz trudniejszych rzeczy i to jest niebezpieczne, ale no, jakby to im daje radość i motywację do tego. I nakręca ich w tym wszystkim. Umieralność, nie znam statystyk, ale myślę, że nie jest tak strasznie duża. Jest na pewno mniejsza niż od klasycznego himalaizmu, więc... A co ma zrobić, jak za 10 lat małżonka powie, koniec z tym? Koniec z tym, na pewno... Też mam takie podejście i mam nadzieję, że mi to zostanie, że póki jestem młody, to chcę robić fajne rzeczy. A jak będę miał godzinę, to będę musiał troszeczkę wystopować, no bo wtedy... Ale jakby... to moje pytanie zmierza do tego, no? Że pan również uważa, tak jak niektórzy ludzie, że alpinizm, czy taki himalajzm, to jest jednak rozwój.
dobrej nałogu, albo konkretnie nałóg, wyliczony z pokolenia na pokolenie. To znaczy, że ci alpiniści zostawiają kolejne żony, dzieci, wszystkich już po prostu osieroconych i oni, a ten wnuk, czy tam kolejny, ten jego i tak będzie miał ten gen tego pójścia i tej śmierci tam, bo tam 90% tych ludzi no niestety umiera. No. Ci, kto wchodzą ponad 8 tysięcy, czy 8 tysięcy ludzi, no to 90% tych ludzi, wszystkie to jest wpisane w ten no, zawód, hobby, pasję, nie wiem, obsesję moim zdaniem, ale o tym warto powiedzieć, bo są na tacy, którzy uważają, że to należy w ogóle zakazać. Jasne, jeżeli chodzi o Himalajst, to ja też mam jakby nie za dobry obraz tego wszystkiego i ocenę. Jakby też te dwie poprzednie wyprawy bardzo dla mnie jako młodego człowieka bardzo mnie zniechęciły do tego wszystkiego, bo w himalaizmie przede wszystkim, nie wiem, ja obserwowałem polski himalaizm, bo nie wiem, byłem tam wciągnięty i to wygląda tak, że brakuje tam sportowców i to są ludzie, którzy zajmują się różnymi rzeczami, nigdy nie byli sportowcami, nie mają bazy wydolności takiej dużej. Są bardzo duże ambicje i często jakby one są za mocne i niezdrowe i jeżdżą, nasi himaleści jeżdżą tam i za wszelką cenę próbują zdobyć ten szczyt. Ja też byłem świadkiem i uczestniczyłem w takiej nieprzyjemnej sytuacji, gdzie tak naprawdę na loce z winy naszych spinaczy zginął Sherpa, drugi się odmroził, później organizowałem akcję ratunkową i jakby to mnie zraziło do takiego sposobu i dlatego zrobiłem coś swojego, bo można to robić bezpiecznie, można bardzo minimalizować ryzyko, tylko trzeba być do tego po prostu świetnie przygotowanym. Więc jeżeli chodzi o umieralność, to no po prostu znajduje się tam dużo ludzi, których nie powinno tam być najczęściej, bo to są jakieś ambicje. Ktoś sobie wymyśli, że wejdzie na Everest i chce tam po prostu za wszelką cenę wejść, nawet jeżeli ktoś ma go tam wyciągnąć albo wynieść. I głównie wypadki biorą się z jakichś głupich decyzji, nieprzemyślanych, a no tam nie ma dużo miejsca na błędy. I po prostu trzeba znać też swoje granice, znać swój organizm, żeby robić to bezpiecznie. Najlepsi, tak naprawdę, jeżeli chodzi o tych świetnych spinaczy, to oni po prostu mogą więcej, robią trudniejsze rzeczy i zazwyczaj większość z nich wychodzi z tego cało. Trzeba po prostu też zachować równowagę, żeby to się nie stała taka obsesja. A ja mam zdrowe podejście do sportu. Czuję się też świetnie na nizinach i w gronie znajomych, więc to nie jest tak, że ja muszę tylko tam siedzieć i będę do końca życia spędzał tam czas. Jeżeli chodzi o sport, to lubię próbować nowych rzeczy i kręcą mnie różne i sporty ekstremalne i ogólnie sport, więc po prostu lubię to robić. I dopóki będę mógł i będę miał zdrowie, na pewno to będę robił. Nie wiem w jakim wymiarze, bo mogę skończyć jako, nie wiem, golfista na przykład. Ale w Himalajach. Nie wiem, czy w Himalajach. Jest wiele ciekawych miejsc na świecie, w które chciałbym pojechać i tego nie wiem jeszcze. Dobra, tutaj udało się w końcu. Będzie film ze szczytu. Niesamowite jest to właśnie w Tybecie, że w dolinach są trawiaste równiny i to jest piękne, że stoi się na 8-tysięczniku, a widzi się trawę na dole. No sam niestety. No niestety tak się to skończyło. Okej, jeszcze raz dziękuję i przepraszam, że tak niezwięźle mówiłem, ale spałem 2 godziny dzisiaj tylko i tak troszeczkę jestem zmęczony.